zawalczy. Tutaj jest bardzo, bardzo ciekawą postacią. Bardzo kontrowersyjną postacią. Ja dodam jeszcze od siebie, że kiedy zaczynaliście ten projekt, to ta osoba była jedna z takich moich, które chciałem tutaj najbardziej zobaczyć. No i słuchajcie, zaraz co się stanie. Na pewno jest to bardzo zasięgowy twórca. Pyskaty. Wygadany. Czy już... Wielu ludzi skurwia. Ale nie można odjąć mu charyzmy i tego, że idzie za nim naprawdę mnóstwo ludzi. No i lecimy. Moi drodzy, proszę. Przed wami 3, 2, 1. Sergiusz Dmitrozyniak Górski! Witamy Sergiusza! Jest i on! I zaczynamy! Trochę nieprzygotowani. No i słuchajcie, jest i on! Dmitrozyniak! Muzyka? Nitro, witamy cię serdecznie na pokładzie. Myślę, że w tej chwili no internet płonie. Zapłonie dopiero chyba jak będę się, jak przeciwnika mojego ogłoszą, nie? No myślę, że tak, ale ogólnie wiesz, sama bo teraz na razie postać. To jest news, ale jak już wiesz, będzie bliżej walki, to dopiero wtedy będzie, wow, to się dzieje naprawdę. Nitro, kiedy podjąłeś decyzję o tym, że zdecydujesz się w końcu, jest teraz 11 gala, dopiero teraz, kiedy podjąłeś decyzję o tym, że wejdziesz do klatki, wejdziesz do oktagonu i zawalczysz? Jak byłem z tobą w Bułgarii, jak byliśmy na FM-ie i Wojtek do mnie zadzwonił, byliśmy na afterze, bo Wardęga miał kontuzję i Wojtek, dawaj, zawalcz, dawaj, za 3 tygodnie, no dawaj. Stary, to długo trwało, zanim cię przekonałem do tej walki. Tak, wykonaliśmy. Ale koniec końców stwierdziłem, że lepiej się przygotować, że nie wychodzić za 3 tygodnie i mówię, dobra Wojtek, jak już tak nalegasz, zróbmy to za parę miesięcy, zrobimy jakąś lepszą formę. I zobaczymy się w klatce. Nitro, masz teraz też okazję zamknąć, powiem brzydko, mordy tym krytykom wszystkim, którzy mówili, że umiesz tylko szczekać przed komputerem, przed monitorem. Teraz jest twój moment. Znaczy wiesz, no nie powiedziałbym, bo wiesz, zawsze mogę wyjść do walki, dostać liścia i wrócić do domu, nie? Przed komputer. Więc ewentualne zamykanie ust komukolwiek zostawiłbym do końca pierwszej walki. Ja myślę, że nie zdradzę tutaj zbyt dużo, ponieważ już rozmawialiśmy też o tym w wywiadzie przed galą. Nitro ma kontrakt na kilka walk. Nie jest to pierwszy i jedyny wyskok Nitra w klatce, także będzie tego więcej. I chciałem też dodać, że Nitro, wydaje mi się, że traktuje to poważnie. Powiedziałeś, że może chciałbyś zmienić toczny tryb życia. Odstawić szlugi? Czy to jest możliwe? Odstaję szlugi. No to myślę, że widzę. Nie obiecuję, że od razu, zresztą mnie bardzo łatwo zweryfikować, bo jeśli robisz streama parogodzinnego, no to tam, wiesz, jak wyjdziesz nagle na 10 minut co godzinę, no to jednak ludzie się zorientują, ale planuję w ciągu miesiąca zostawić szlugi i pożegnać się z Coca-Colą, będzie to ciężkie, no ale skoro płacicie, to wiesz. Dzięki, że za wasze pieniądze dbacie o zdrowy tryb mój życia. Zmieniamy często lifestyle naszym zawodnikom. Zaczynamy. Zaczynamy, Nitro. Dziękujemy ci bardzo. Fajne ogłoszenie. Myślę, że wszyscy są zaskoczeni, zadowoleni. Ja mam jedno pytanie. Jakie? Bo wielu ludzi zapewne zapyta się już teraz o Marcina Ksajo Majkuta. Jakie jest twój statement, jeżeli chodzi o podjęcie rękawic właśnie z nim? Jak mu zapłacisz, to pewnie wyjdzie, nie? A mi już zapłaciłeś. Ty byś zawalczył? No mi już zapłaciłeś, więc no możemy to zrobić. Dzięki, Nitro. Super, dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. A my zapraszamy bardzo.